Męczennicy zabiteny, czyli jak ważna jest niedzielna Eucharystia. W 303 roku cesarz Dioklecjan rozkazał wszystkim chrześcijanom pod groźbą śmierci wydać na spalenie święte pisma. Nakazał niszczyć kościoły i zakazał chrześcijanom sprawowania kultu Jezusa Chrystusa. Te prześladowania, między innymi w Afryce, szalały przez cały rok. Niektórzy zdradzili religię, ale wielu innych broniło jej własną krwią. Również i ci święci zabiteny miasta prokonsularnej prowincji Afryki. Święci Saturnin, Datyw, Felix i inni męczennicy z Afryki uznani za winnych, a dzień 12 lutego 304 roku był sceną ich triumfu. Saturnin, kapłan tego miasta, celebrował boskie tajemnice w niedzielę w domu Oktawiusza Feliksa. Asesorzy sądowi, którzy dowiedzieli się o tym, przybyli z oddziałem żołnierzy i schwytali 49 osób obojga płci. Najważniejszymi z nich byli kapłan Saturnin z czwórką swoich dzieci, a mianowicie Saturnin Junior i Felix, obaj lektorzy, Maryja, która poświęciła swe dziewictwo Bogu, i Hilary, jeszcze dziecko, także Datyw, szlachetny senator, Ampelius, Rogatianus i Wiktoria. Datyw, ozdoba senatu Abiteny, którego Bóg postanowił ustanowić jednym z głównych senatorów nieba, maszerował na czele tego świętego wojska. Saturnin szedł jego boku otoczony swoją znakomitą rodziną. Pozostali szli w milczeniu, postawieni przed sędziami, tak stanowczo wyznawali Jezusa Chrystusa, że sędziowie podziwiali ich odwagę. Wydarzenie to zatarło świętokradztwo popełnione tam nieco wcześniej przez Fundana, biskupa Abiteny. Fundan wydał asesorom sądowym święte księgi na spalenie. Lecz nagle spadł gwałtowny deszcz, zgasił ogień, a ogromny grad spustoszył cały kraj. Wyznawcy zostali uwięzieni i wysłani do Kartaginy, siedziby prokonsula. Radowali się, że mogą nosić łańcuchy dla Chrystusa, śpiewali hymny i pieśni podczas całej podróży do Kartaginy, wychwalając i dziękując Bogu. Prokonsul Anulinus zwrócił się najpierw do Datywa. Zapytał go, czy dobrze się czuje i czy asystował na zebraniu, czy też zgromadzeniu chrześcijan. Odpowiedział, że jest chrześcijaninem i był obecny. Prokonsul kazał mu wyjawić, kto przewodniczył i w czyim domu odbywały się zgromadzenia religijne. Ale nie czekając na odpowiedź, nakazał położyć go na łoże sprawiedliwości i rozrywać żelaznymi hakami, aby zmusić go do wyjawienia. Datyw przeszedł surowe tortury łoża madejowego, żelaznych haków i maczu. Znów zapytany, kto jest podżegaczem, odpowiedział: kapłan Saturnin i my wszyscy. Potem został zabrany do więzienia, gdzie wkrótce zmarł w wyniku odniesionych ran. Z kolei został przesłuchany kapłan Saturnin, ale był stanowczy nawet podczas tortur. Słabsza płeć walczyła nie mniej chwalebnie, szczególnie sławna Wiktoria, która w swych młodych latach nawróciła się do Chrystusa. Wyraziła pragnienie życia w dziewictwie, na co nie zgodzili się jej pogańscy rodzice. Obiecali wydać ją za mąż za bogatego młodego szlachcica. W dniu wyznaczonym na wesele, Wiktoria, pełna ufności w ochronę tego, którego wybrała na jedynego małżonka swej duszy,
wyskoczyła z okna i została cudownie ocalona przed zranieniem. Po ucieczce schroniła się w kościele, po czym poświęciła swe dziewictwo Bogu. Ceremonie odbywały się przy takich okazjach w Kartaginie, we Włoszech, w Galii i na całym Zachodzie. Do korony dziewictwa pragnęła dołączyć koronę męczeństwa. Prokonsul, ze względu na jej szlachetne pochodzenie i ze względu na jej brata Fortunata, poganina, próbował wszelkimi środkami, aby wymóc na niej wyrzeczenie się wiary. Zapytał, jaka jest jej religia. Jej odpowiedź brzmiała: jestem chrześcijanką. Jej brat Fortunat podjął się obrony i usiłował udowodnić, że jest szalona. Święta, obawiając się, iż jego prośba może pozbawić ją korony męczeństwa, przekonała swoimi mądrymi potwierdzeniami, że jest przy zdrowych zmysłach. Zaprotestowała, że nie została chrześcijanką wbrew swej woli. Prokonsul zapytał ją, czy wróci ze swoim bratem. Powiedziała: będąc chrześcijanką, nie mogę uznać bratem nikogo oprócz tych, którzy przestrzegają prawa Bożego. Następnie prokonsul odłożył na bok atrybuty sędziowskie i jako jej pokorny orędownik błagał ją, aby nie rezygnowała z życia. Ona dumnie odrzuciła jego błagania i odrzekła: powiedziałam już, co wyznaję. Jestem chrześcijanką i uczestniczyłam w zgromadzeniu. Sprowokowany jej nieustępliwością, Anulinus ponownie rozgniewał się i rozkazał uwięzić ją wraz z pozostałymi, aby poczekała na wyrok śmierci, który wkrótce potem wydał na nich wszystkich. Prokonsul próbował jeszcze ocalić Hilarego, najmłodszego syna Saturna, nie wątpiąc w pokonanie braku doświadczenia jego młodych lat. Ale dziecko okazało niechęć, nie strach. I na groźby tyrana podczas dochodzenia odpowiedział: jestem chrześcijaninem, byłem w zgromadzeniu i to był mój własny dobrowolny wybór, bez żadnego przymusu. Prokonsul straszył go karami, którymi zwykle karzą dzieci. Nie zdawał sobie sprawy, że sam Bóg walczy w swoich męczennikach. Dziecko tylko uśmiechnęło się przed jego obliczem. Namiestnik powiedział mu: odetnę ci nos i uszy. Hilary na to: możesz to zrobić, ale ja jestem chrześcijaninem. Zważając na swoje zmieszanie, prokonsul nakazał uwięzienie. Na to dziecko powiedziało: Panie Boże, dziękuję ci. Męczennicy zakończyli swoje życie w kaźniach więzienia i są uhonorowani w starożytnym almanachu Kartaginy i rzymskiej martyrologii 11 lutego. Chociaż tylko dwóch o imieniu Felix zmarło w dniu próby i katuszy. Często cytowana jest jedna z odpowiedzi oskarżonego emerytusa, lektora, który oświadczył, że chrześcijanie spotykali się także w jego domu. Na zadane pytanie, dlaczego naruszył rozkaz cesarza, odpowiedział: sine dominico non possumus, co znaczy: nie możemy żyć bez tej rzeczy Pana. Odniósł się do celebracji Najświętszej Eucharystii, którą cesarz uznał za nielegalną, ale w której zdecydowali się uczestniczyć nawet kosztem tortur i skazania na śmierć. Przykład tych męczenników potępia obojętność, z jaką wielu chrześcijan obecnie obchodzi Dzień Pański.
Kiedy sędzia zapytał ich, w jaki sposób trwają, by utrzymać zgromadzenie wbrew nakazom cesarza, zawsze powtarzali, nawet na łożu prawdy: obowiązek niedzieli jest niezbędny. Nie wolno nam pominąć obowiązku tego dnia. Celebrujemy go najlepiej, jak potrafimy. Nigdy nie przeżywamy niedzieli bez mszy świętej. Przestrzegamy przykazań Bożych nawet za cenę naszego życia. Żadne niebezpieczeństwa ani męki nie powstrzymałyby ich od tego obowiązku. Rzadki przykład żarliwości w przestrzeganiu tego świętego przykazania, z którego zbyt wielu z powodu ułomnych pozorów próbuje się usprawiedliwić. Jak Żyd był znany z religijnego obchodzenia szabatu, tak prawdziwy chrześcijanin obchodzi niedzielę. A ponieważ nasze prawo jest bardziej święte i doskonalsze niż żydowskie, taki musi być nasz sposób uświęcania Dnia Pańskiego. To jest dowód naszej religii i naszej pobożności wobec Boga. Ze świętą gorliwością pierwsi chrześcijanie zachowywali ten dzień, gromadząc się po kryjomu i w jaskiniach na wspólnej modlitwie. Starożytni ojcowie wiedzieli, że bez tych religijnych obrzędów człowiek nie może być chrześcijaninem. Dziękuję.